Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku programu Przestroga Teologa. Co tydzień z przymrużeniem oka, ale także przez pryzmat wiary będę opisywał otaczającą nas rzeczywistość. Dzisiaj czas na pierwszy odcinek premierowy. Zaczniemy go teologicznym sucharem. Dlaczego Jezus chodził po wodzie? Bo umiał. Nie martwcie się, w dalszej części programu będzie tylko gorzej. Na początku pewien śmieszek, a konkretnie śmieszek pan Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy, który zasłynął błyskotliwą wypowiedzią na temat plakatów pro-life. Zapewne znacie ten plakat, w którym w serce matki wpisane jest dziecko. Pan Krzysztof Śmiszek nazwał te plakaty paskudnymi. Zajrzyjmy na jego tweet. Przeczytam. Po napisaniu kilku słów na tych paskudnych billboardach okazują się nie być takimi złymi. Panu Krzysztofowi plakat ten spodobał się dopiero wtedy, gdy ktoś napisał na nim: jestem LGBT, ufam, że mnie zaakceptujesz. Postanowiłem pomóc panu Krzysztofowi i ocenić inne plakaty prezentujące chrześcijańskie wartości. Zacznijmy od tego: odmawiajcie różaniec. Kiedy to jest paskudne, kiedy to jest obrzydliwe, ta dłoń trzymająca różaniec, ta zaciśnięta pięść, jakby miała zamiar komuś przyłożyć, a do domu komu chce przyłożyć? Przedstawicielem LGBT. Inny plakat, proszę bardzo. Ojej, co za paskudna, brzydka morda. No, żygać się chce na sam widok. Tak? I te ręce złożone do modlitwy, tak? To jest dyskryminacja osób, które się nie modlą. A tak naprawdę to nie jest gest modlitwy, to jest tylko zacieranie rąk, żeby wyrządzić krzywdę tym, którzy popierają aborcję. W sumie teraz już wiem, czemu te wszystkie plakaty z tym sercem i dzieckiem wyrysowanym w to serce były niszczone. Pan Krzysztof Śmiszek otworzył mi oczy. One po prostu są tak paskudne, że ci na to nie da patrzeć, tak? Już lepsze jest zniszczenie ich baseballem, tam nieważne, potłuczone szkło, pomazane to czy nie, to i tak jest już dużo piękniejsze niż serce z dzieckiem. Aha, ale urwał! Tak tylko między nami. Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że w tej logice są chyba jednak pewne niedociągnięcia. A gdzie tu są dociągnięcia? Zatem dzięki panu Krzysztofowi wiemy już, co jest paskudne, co jest brzydkie, co nie powinno być pokazywane w przestrzeni publicznej. Całe szczęście tydzień temu mieliśmy akcję Media bez wyboru, więc te paskudne plakaty nie były pokazywane, w ogóle nic nie było pokazywane w telewizji. I to jest cudowna forma strajku. Zero krzyków, zero dewastacji, żadnego blokowania ulic. No cudowne, popieram ten strajk rękami i nogami. Gdybym miał nawet ogon, ogonem też bym poparł taką formę strajku. I teraz właśnie mój apel, moja przestroga teologa dla strajku kobiet i pani Lempart. Następnym razem, jak będziecie strajkować, wybierzcie tę formę strajku. Po prostu przestańcie nadawać. I na koniec coś słodkiego. W ubiegły czwartek mieliśmy Tłusty czwartek. Moi drodzy, pączusie. Jak wiele osób, które tak krytykują Kościół, chrześcijaństwo, całą tę tradycję, obżerało się pączkami. I jakoś im nie przeszkadzało, że jest to chrześcijańska tradycja. I w sumie bardzo się z tego cieszę, tak? Bardzo mi się to podoba, że ta tradycja jest kultywowana nawet wśród osób, które gdzieś odrzucają naukę Kościoła. Odrzucają całą tę chrześcijańską spuściznę. Mam tylko prośbę do tych wszystkich osób. Kultywujmy już wszystkie tradycje, tak? Łącznie z chrześcijańską tradycją do bronienia życia od momentu poczęcia. Za nami już premierowy odcinek programu Przestroga Teologa. Wybaczcie jakieś wszelkie błędy, mankamenty, to mówią pierwsze koty za płoty. Widzimy się w każdą środę o 18:30 na kanale Wiara i Zabawa.
planujemy tę serię na okres Wielkiego Postu, a jak Wam się spodoba, to ją przedłużymy. A to już na dzisiaj wszystko. Dzięki, trzymajcie się, cześć!